witam Was z Olsztyna. Jestem w firmie Kryzgum, gdzie dzisiaj mój Wolwi odbiera swój prezent walentynkowy ode mnie, bo właśnie na walentynki wymyśliłam, że mojemu Wolwusiowi należy się wszystko, co najlepsze. Zakładamy do mojego Wolwunia też w sumie trochę w nagrodę za bezawaryjnie, stuprocentowo przejechane 100 tysięcy kilometrów, bo już mam na blacie, to jest 104 albo no, przeszło 100 tysięcy. Dzisiaj zakładamy mu felunię aluminiowe. I to jakie? Patrzcie! They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. Praca zaczynamy od przyczepy. Tutaj co mamy? Tu mamy te okrętki. Okej. Okay. O, już mamy takie. O, ja się bałam, że ich nie sobie nie załatwiłam. Idealnie. Także ładnie jest widać. Ale będzie pięknie wyglądać. A tu mamy co? Też fajnie. A możemy otworzyć? Jaka piękna jest. Fajnie na słońcu. Jejku, ja już nie mogę się doczekać. Bo to jest ta prawa strona, nie? Jak ona jest zewnętrzna, tak. Jak ona jest piękna! Jest. Nigdy nie miałam pojęcia, że zmiana felk będzie mnie tak cieszyć. Jestem tak szczęśliwa. Jezu! Progres. Już mamy trzecie koło założone. Przyczepa już jest prawie że cała na felgach aluminiowych. No i pewnie teraz wszyscy zastanawiacie się, jak to będzie z utrzymaniem tych felg. Jak to możliwe, że ja przewoźnik, kierowca i influencer, wszystko na pełnym etacie, zakładam sobie felgi aluminiowe. A felgi aluminiowe, klasyczne felgi aluminiowe, jak na pewno dobrze wiecie, wymagają wielkiej ilości miłości, którą trzeba przejawiać w systematycznym polerowaniu. Inaczej felgi stają się matowe, brzydkie, pojawia się na nich bardzo szybko osad. Dlatego ja sięgnęłam po Durabrighty. Durabrighty to jest felga oczywiście od Alcoa, która jest pokryta specjalistyczną warstwą, której nie wolno absolutnie polerować. Nie wolno jej tykać szmatką, z tego co słyszałam, bo zanim się na nie zdecydowałam, skonsultowałam się z innymi przewoźnikami, którzy już jeżdżą dłużej na tych felgach. Czy one rzeczywiście są takie, że je wystarczy spłukać? Bo trochę szczerze powiedziawszy nie dowierzałam, ale kilku przewoźników powiedziało tak, rzeczywiście je wystarczy spłukiwać. Też systematycznie, ale trzymają się. Więc o pielęgnacji tych felg porozmawiamy później. Na razie jarawy się. No dobra, teraz jesteśmy już na solówce i tu będzie najlepszy efekt widoczny teraz. Bo tamto koło zmieniamy na szerokie i z przodu też. Teraz będzie szeroka opona. No to dobra, chwila decydująca, co? Pan mówi, że to nie wyda. Tak? Zobaczymy, jak jest ten zmieniamy. Wyda czy nie wyda? Konsultowałam. Powinno wejść. Powinno być dobre. Tak w show. Tu ma tyle zapasu, widzicie? A zobaczmy z drugiej strony, jak to wygląda. No, tak samo jest. Słyszę? Wszystko gra. No, no. Ja sprawdzałam z Volvo, więc... Więc fajnie. Oh.
dobra, przód mamy zrobiony. Popatrzcie, jaka jest ogromna różnica. Tutaj założyłam oczywiście już dużo szersze opony, ale też Continental, także cały czas pasuje do kompletu. Tylko jest opona szersza. Przedtem było ile? 315, chyba teraz jest 355. Zobaczcie różnicę teraz, jak to wygląda od przodu. Tu oczywiście jeszcze pójdą nakładki. Ale teraz tak to wygląda, widzicie? Tu jest szeroko, tak na równi faktycznie, a tutaj ostatni raz na wąskiej opony, widzicie? Tu jest, ona jest tak schowana mocno. O, tutaj teraz widać różnicę, że tu jest taki prześwit, ale teraz już będzie szerszy. No i teraz to zaczyna wyglądać już całkowicie. Czekaj, bo jesteś na słońcu. No właśnie, czekam tylko na słońce, już specjalnie nasmarowałam. No. No. Ty już. Jezu. I tu spadają? Nie, na kliki idą, to już jest mocno. No i gotowy. Wyjeżdżamy na słońce. Najważniejsze, pielęgnacja. Jest z nami pani Ewelina Bigos z Alcoa. Cześć Ewelina. Cześć. Pięknie wygląda, co? Super. Ale teraz mi powiedz. Ale teraz powiedz mi, jak to. Przyniosłaś mi jakiś płyn, ale powiedz mi, jak używać, jak pielęgnować te felgi. Iwona, tak naprawdę na co dzień woda z płynem do mycia naczyń, to jest wszystko, co ci wystarczy. Ale szmatką czy szczotką? Szczotką, najlepiej taką, która ma miękkie włosie. Poczekaj, przyniosę, zobaczysz, czy moja jest dobra. Kurczę, akurat nie wzięłam ci, wiesz? Mam moją starą szczotkę. Ale na pierwsze mycia to będzie okej. Okay. Tak, będzie okej. Okay. Karszerem? Karszerem. Wcześniej opukujesz koło na zimne, jak w przypadku każdej chemii, żeby ci nie zniszczyło powierzchni. Mhm. Okej, okay, czyli tak jak wstanę od razu, że tak powiem, od razu nie mogę mieć. Musi być koło nie. Zimne. Koło musi być zimne. To jest podstawowa reguła w przypadku mycia każdych felg. Później, tak jak powiedziałam ci, na co dzień woda z płynem do mycia naczyń, ten środek do cotygodniowego mycia felg, tak żeby one cały czas utrzymywały swój blask i przede wszystkim, żeby zmyć nalot z klocków hamulcowych, które no niestety zawsze tutaj osiada na felgach. Polerować nie wolno. Polerować nawet nie trzeba. Po to jest DuraBright, żeby ci się zawsze felgi świeciły i żeby zawsze ładnie twój zestaw wyglądał na drodze. Przy minimum wysiłku. Mm. Jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki co do użytkowania? Myślę, że to wszystko. Bo to jest DuraBright. O Jezu, to mi odpowiada. To mi bardzo pasuje. Zawsze tak jest. Płyn do mycia naczyń na co dzień. To raz w tygodniu jak użyjesz, raz w miesiącu jak użyjesz. Jak się trochę tego nalotu z klocków pozbiera. Ja ci dam jeszcze drugi, mocniejszy i poproszę jeszcze kolegę, żeby przywiózł szczotkę. I tak naprawdę ten drugi jest dwa razy w roku po zimie, jak jest trochę tej soli drogowej na drogach powysypywane, więc one czasem gdzieś tam się robią naloty. No i wtedy też się rzadziej myje te felgi. Ale po zimie i po lecie dwa razy w roku, jak dasz tam ten mocniejszy, to wystarczy, a to nawet raz w miesiącu, jak przejedziesz. I tego się nie rozcieńcza z wodą. Daje się bezpośrednio na felgę. To jest koncentrat. Okej, okay, czyli na szczotkę? Tak, na szczotkę, wiadro, szczotkę. To może ten karszer niepotrzebnie kupowałam. A nie, będzie co? Fajnie, bo to nalot na klockach no, będzie. Jak sobie opukasz, zwłaszcza zimą, to one ci się wtedy też będą dłużej trzymać. Ładnie. Super.
fajnie. To co, i jak długo ma się utrzymać ta powłoka DuraBright? Jak będziesz ją dobrze czyścić, to będziesz jeździć lata. Szybciej zużyje ci się samochód niż felga. Trzymam za słowo. Volvi, słyszałeś? Mamy teraz ten, jak to się mówi, challenge. Challenge. No to super. To już tyle w tym odcinku. Teraz jadę na targi Volvo do Tor Jastrząb. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiamy z Volvi na nowych, pięknych DuraBrightach. Trzymajcie się, cześć. I tym właśnie oto sposobem Volvi jeździ teraz na przepięknych aluminiowych felgach. Jak będą się spróbować w trasie? Jak będą się rzeczywiście czyścić? No cóż, zobaczymy za kilka tygodni. No i witamy z Grecji. Kilka dobrych tygodni później, ja to już będzie blisko chyba 2 miesiące. I teraz Wam pokażę, jak się sprawują te felgi w trasie. Generalnie to już kupiłam sobie taki sprzęt, żeby je tak co 2 tygodnie jakieś przypłukiwać, przemywać, ale ostatnio jechałam do Grecji właśnie tutaj przez Rumunię, przez Bułgarię. Non-stop padał deszcz. Drogi w Bułgarii wyglądają masakrycznie, są strasznie brudne. Zobaczcie, jaki jest efekt. No więc auto do Rumunii wjeżdżało czyste. Przez Rumunię jeszcze nie było aż tak źle, ale jak wjechałam na Bułgarię, to popatrzcie, to jest tylko efekt jednej trasy przez Bułgarię. To jest tylko i wyłącznie przejazd przez Bułgarię. Widzicie? Tak to wygląda. A teraz zobaczmy, jak to się będzie myło. Przypominam, że DuraBright ma się myć tylko i wyłącznie czystą wodą. I ja jak myję czasami gdzieś tam w trasie, tak na szybko, to też tylko i wyłącznie czystą wodą, bo oczywiście nie będę stosować żadnej chemii. Mam szampon do tych DuraBrightów, ale przecież nie będę go stosować na parkingu, bo to nie jest miejsce na to, żeby myć, żeby wylewać jakąś chemię. Ale czysta woda jest jak najbardziej ok. Zobaczcie, jak to działa. Sama jestem ciekawa, bo nigdy te felgi jeszcze nie wyglądały tak strasznie. Nigdy nie były jeszcze aż takie brudne. To jest mój zestaw. Tu jest bańka z wodą. Tu jest moja myjka. Tu ma baterię. Jakby ktoś się chciał zainspirować, nie polecam, absolutny szajs, dałam za to coś około 1000 zł i jest strasznej jakości, nie polecam, ale jak już kupiłam, to Wam. No i co, będziemy próbować. Oglądajmy z bliska. No widzicie, że wszystko jest tak być powinno. Na pewno muszę sobie kupić już taką rękawicę, którą będzie się fajnie szpilki myło. Chociaż popatrzcie, że na tyle mycia, tak czy tak, one się ładnie umyły. No, ładnie. Także widzicie jak, chociaż myślę sobie, że muszę sobie kupić już takie rękawice, żeby mieć o to też, nie? O to. To wszystko jest z klocków, oczywiście hamulcowych, ale żeby to się tam nie zapiekało, bo później tutaj będzie cała felga ładna, a te dziury będą takie brzydkie, czarne. Widzicie, to się jeszcze zmywa. Myślę, że w tym momencie możemy już zakończyć ten odcinek. Widzicie, jak felgi żyją, jak pracują. Jakbyście się przypadkiem jeszcze zastanawiali, dlaczego po prostu nie pojadę na myjnię umyć, na tym parkingu specjalnie zajechałam na weekend na ten parking, bo w aplikacji było oznaczone jako parking z myjnią. Ale jak to teraz wiecie, wszędzie brakuje ludzi do pracy. Przyjechałam, powiedzieli myjnia, problem nie ma. A ja już nie mogę patrzeć na te felgi, więc mam dostęp do wody. Jakbyście byli ciekawi, ile wody zużywam na takie umycie, szybkie umycie felek dookoła zestawu, no to jak jest, jak są mało brudne, to 10 litrów potrafi starczyć, jak są już mocniej brudne, no to 20.
teraz już się tylko powycieram i będą piękne. Lepiej mieć chyba jednak w rękawiczkach. Ręcznik specjalny do suszenia. Oczywiście ich nie trzeba suszyć, ale jak powycieram, to nie będzie osadu po wodzie, nie będzie tych kropelek. To ładnie wygląda. To teraz jeszcze trzeba opony nasmarować. No nic, auto brudne, będzie okazja, to umyję, ale felgi już są myte. Pozdrawiam z Grecji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!